Przyszli do walki z kosami, sztachetami, a nawet gołymi rękami. Marzli w lesie, śpiąc w zimie w szałasach z gałęzi. Jednocześnie podlegali decyzjom normalnego, choć nielegalnego rządu. Głodowali, ale czasem dostawali jedzenie z najlepszych krakowskich kawiarni. O niezwykłym zrywie sprzed 160 laty w dzisiejszym podcaście, na który teraz Państwa serdecznie zapraszam, Marek Stremecki. To jest niezwykłe zdjęcie. Być może Państwo już je gdzieś widzieli. Na pierwszym planie czterech dostojnych starszych panów w mundurach z orderami i czapkach z wyraźnym orzełkiem, siwe brody i wąsy. Każdy z nich ma prawie 100 lat. Ostatni kombatanci powstania styczniowego stoją na dachu Pałacu Prasy, ilustrowanego Kuriera Codziennego. W tle Majaczy Wawel to niezwykła fotografia. Rocznice Powstania Styczniowego w II Rzeczpospolitej obchodzone były niezwykle uroczyście. Także na co dzień kombatanci powstańczy byli traktowani z wielką czcią. Nosili specjalne mundury, aby wojskowi mogli oddawać im honory. Mieli spore renty. Postarał się o to marszałek Piłsudski, który do powstańców żywił niezwykłą atencję. Mówił o nich, że są niedoścignionym ideałem zapału, ofiarności i trwania w nierównej walce. W tym roku mija 160. rocznica wybuchu powstania. Nie tylko dlatego będzie ono tematem rozmowy dzisiejszego podcastu, a gościem będzie człowiek, który o powstaniu i obchodach wie wszystko. Serdecznie zapraszam. Gościem dzisiejszego podcastu jest pan Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski, historyk, a od jakiegoś czasu też pełnomocnik ministra Kultury do spraw tak ogólnie rzecz biorąc organizacji obchodów rocznicy Powstania Styczniowego. Pan Wojciech zresztą sam może to oficjalnie powie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To co mówimy oficjalnie, jak to brzmi ładnie? Myślę, że zostało to już nieoficjalnie, ale równie dobrze powiedziane. Powstanie styczniowe to jedna z ważniejszych dat i momentów w historii Polski, a nawet w pewnym części chyba Europy, było dosyć niezwykłe. Powiedzmy taki, w takiej pigułce, co to właściwie było to powstanie? Powstanie to można powiedzieć tak definicyjnie ruch masowy. Masowy, ponieważ obie do powstania poszło około 200 tysięcy ludzi, 200 tysięcy żołnierzy walczących w szeregach powstańczych, ale masowość polegała nie na tym fenomenie tych dwóch setek, ale na całej masie ludzi, którzy wspierało to powstanie. Drugim takim fenomenem tego zjawiska jest to, że nie była to wojna regularna, tylko wojna partyzancka, co oznacza, że nie było jednej linii frontu, nie było jednej głównej kampanii, tylko działania wojenne, bo przecież o wojnie tu mówimy, toczyły się na terenie całego zaboru rosyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem Królestwa Polskiego. Fenomen tego polegał na tym, że to nie ludzie szli do powstania, tylko powstanie szło do ludzi, bo toczyło się praktycznie w każdym mniejszym mieście, miasteczku, wsi czy domostwie, bo partyzanci przychodzili po prostu tuż za stodołę tego przysłowiowego obejścia chłopskiego. Czy to było tak, że to powstanie? Musiało się zdarzyć, mówimy tak trochę o powstaniu warszawskim, znacznie późniejszym, czy musiało być, ono miało takie pełne poparcie i, i troszeczkę o tej, tej genezie. No właśnie. Tak, musiało do tego, do tego wydarzenia dojść, i to zdawali sobie sprawę zarówno przeciwnicy, jak i y, zwolennicy owego wybuchu. Aleksander Wielopolski, ten, który niewątpliwie niekoniecznie sprzyjał y, powstaniu, czyli dążył do utrącenia ruchu powstańczego, mówił, że wrzut wezbrał, wrzut, czyli to napięcie patriotyczne, i należy go przeciąć, przeciąć, żeby właśnie y, organizm się oczyścił i nie doszło do tego zakażenia, którym miało być powstanie styczniowe. Z drugiej strony bo mówimy tutaj o tych spiskowcach, charakteryzujemy ich jako patrioci, dążyli do tego wybuchu przez dwa lata, parli tworząc różnorakie akcje, różnorakie, różnorakie manifestacje patriotyczne, które budowały ducha narodu, które jest określanym przebudzeniem czy rewolucji moralnej. I w tej ogólnej atmosferze do tego powstania bardzo wyczekiwanego dojść po prostu musiało. No właśnie, jak powstanie, to zakładało też, że nie musi, ale może być zwycięskie. Co byłoby tym zwycięstwem? Co, że Rosjan wygnalibyśmy z królestwa polskiego, czy mielibyśmy większą autonomię, czy chociaż e, liberalizacja tych, tych warunków życia? Na początku trzeba powiedzieć o tym, że idąc do boju i w zasadzie toczyć, tocząc tą prawie dwuletnią walkę, Polacy są absolutnie nieprzygotowani do tej wojny. Nie mamy broni, nie mamy amunicji, nie mamy mundurów, nie mamy w zasadzie niczego. A więc z gołymi rękami w pewnym sensie rzucamy się na największe imperium lądowe ówczesnego świata. Był taki powstaniec Leon Frankowski, młody chłopak, który był niezwykły, niezwykle nie tylko energiczny, ale marzyciel. I on na zarzuty, że nie ma broni, mówił, że mamy ręce. Tymi rękami zdobędziemy karabiny, a karabinami zdobędziemy armaty. Okazało się jednak, że to jest po prostu niemożliwe, że dysproporcja sił jest tak olbrzymia, że nie da się y, tego zrobić. I pomimo, że zdobywaliśmy te karabiny, ba zdobywaliśmy nawet te armaty, szans na zwycięstwo na polu militarnym nie było. Ale po co oni poszli do powstania? Oczywiście po to, żeby tą niepodległość, żeby tą wolność wywalczyć. Bo ci, którzy szli do powstania, kierowali się przede wszystkim ideą absolutnej wiary w to, że ma to sens. Szli wierząc, że skoro Bóg jest po naszej stronie, no bo przecież jest, no to nam się to na pewno to uda. Skoro Włochom, którzy, którzy w tym czasie się jednoczą, udaje się, to także i nam się to uda, bo przecież prawda, moralność, sprawiedliwość, wszystkie te czynniki piękne, wspaniałe są. Po naszej, a nie po cudzej stronie. Marzenie wolności było tak wielkie, że kazało tym ludziom po prostu wierzyć w to, że się to uda. Inną sprawą jest, czy faktycznie powstanie miało jakikolwiek sens i yy, czy, czy ci ludzie zdawali sobie sprawę, jak tą Polskę urządzić. Po zakończeniu powstania. No i kiedy powstanie nam się zaczyna, mamy tutaj wspaniałe hasła, które są wypisane na pieczęci rządu narodowego, że ma być równość, że ma być wolność, że ma być niepodległość. Czyli piękne wspaniałe hasła. Jakie to hasła? Że ta odrodzona Polska ma być równa, bo chłopi mają być wyzwoleni i mają być. Obywatelami tego nowego, wspaniałego państwa. Że to państwo będzie i znowuż odwołuje się do pieczęci, ma być swoistego rodzaju pogodzeniem kilku żywiołów e, narodowych, bo oprócz Orła polskiego, czyli Polski, Polaków, jest e, pogoń, czyli Litwini, w, a tak naprawdę to chodzi o wielkie księstwo litewskie, a więc także i Białorusinów, no i wreszcie Archanią, czyli mówimy to o Rusinach, czyli o dzisiejszych u, Ukraińcach. A więc. Ci idący do powstania chcieli natknąć ideą wolności nie tylko Polaków, że to nie jest tylko walka Polaków Polski, ale także walka innych narodów i można powiedzieć, że jest to ostatnia wspólna idea narodów dawnej Rzeczpospolitej, tej, którą znamy gdzieś tam z XVII-XVIII wieku. Mówił Pan walka powstańcza, niejednofrontowa, a zarazem powiedział Pan przed chwilą słowo rząd narodowy, czyli czy ten rząd mógł rządzić tym, tym, tym tymi wszystkimi walczącymi i wiemy o tym, że to powstanie jest fenomenem, że ono tworzy coś na wzór normalnego państwa. Fenomen polegał na tym, że tak naprawdę gdybyśmy znaleźli się w 1863 roku, mielibyśmy dwa rządy. Pierwszy, ten legalny, w cudzysłowie oczywiście używając, to mamy ten rząd carski, rząd króla polskiego, czyli cara rosyjskiego, który przecież funkcjonował, działał i był opresyjny w stosunku do swoich poddanych, bo nie obywateli, czyli Polaków mieszkających na terenie Królestwa Polskiego czy ziem zabranych. Z drugiej strony mamy rząd podziemny, czyli ten rząd narodowy, który no, stworzył państwo podziemne ze wszystkimi agendami niezależnego państwa, a więc wymiar sprawiedliwości, ministrowie, siła zbrojna, podatki, nawet był nawet pomysł, aby emitować własny pieniądz ze służbą dyplomatyczną. A my więc mamy niezależną organizację państwową, która no, świadczy o tym, że jest jakieś państwo i to państwo nazywa się Polska. Na czym polegał ten fenomen, że Polacy uznawali, władzę tego tajemnego rządu, że często nie znając nie tylko przywódców, ale i komisarzy rządowych działających w poszczególnych województwach, na, kartce, na, na widok kartki, gdzie była odbita pieczęć rządowa, spełniali wszelkie polecenia tego tajemniczego, tajemnego e, państwa, tajemnego rządu, że owi komisarnicy, jak ich chłopi e, nazywali, no, mieli bardzo dużą władzę i ta władza była respektowana przez mieszkańców Królestwa Polskiego, zwłaszcza Królestwa Polskiego. Tak w pigułce mówił pan już, że około 200 tysięcy brało udział. Powiedzmy, czy wiemy, ile ofiar to pochłonęła ta, ta rzecz? Ile to trwało? Czy wiemy, ile było potyczek mniejszych, większych? Obliża się, że no, wojna 1863-64 w takiej intensywnej skali trwała około półtora roku. O skali tych działań zbrojnych świadczy liczba między 1200 a 1300 bitew potyczek. To daje nam bardzo duże pokrycie terenu. Gdybyśmy zrzucili te 1200 e Bitew, zamienili je na takie kropeczki i rzucili na, na mapę, zobaczylibyśmy, że to jest niezwykła, gęsta sieć, która pokrywa w zasadzie cały obszar Królestwa Polskiego i znaczną część ziem zabranych. Jeżeli chodzi o ofiary, oczywiście mówimy tutaj nie tylko o tych, którzy polegli w boju, ale także o tych, którzy później byli zesłani na Sybir w różnoraki sposób represjonowani, więzieni, obarczeni kontrybucjami, a więc zasięg tych skal tych, 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 tych strat był naprawdę. Duże. Mówiąc codzienność, myślałem też nie o braku broni, bo to jakby jest e, oczywiste w pewnym sensie. Pomyślałem o ludziach, którzy przez jeden rok i drugi przeżyli dwie zimy w lesie i nie mieli jedzenia, i nie mieli się jak myć. To zupełnie, jak się myśli o tym, to jest niesamowite. Tak, ale broń jest pewnym elementem tego życia codziennego, które właśnie wpływa na to, że oni muszą siedzieć w lesie. Bo gdyby była broń, być może by zdobyło się koszary, w których można zimować. A w związku z tym nie można z tym przeciwnikiem walczyć i zaczyna się życie obozowe. I zacznijmy od tego, że. Ci ludzie, mimo że żyjący w daleko trudniejszych warunkach egzystencjonalnych niż my, zupełnie nie byli do tego przygotowani. Bo nie posiadali chociażby no, materiałów, które są na e, namioty. W związku z tym trzeba było w zimę w, e, robić szałasy z gałęzi, z choiny. W związku z tym to m, nie było zbytnio wygodne ani ciepłe, co tu dużo gadać. Są wspomnienia partyzantów, którzy spędzają lutowe dni pod Świętym Krzyżem w Łysogórach, e, a zimę. Była wówczas już bardzo surowa, i w związku z tym palono wielkie ogniska. I ci partyzanci mówili, że tak, było przyjemnie bardzo przy tych ogniskach, ale z jednej strony, tam gdzie się leżało przy ognisku, w związku z tym jedna strona się grzała w sposób niesamowity, druga zaś bardzo marzła. Powstanie jest przeciwko Caratowi, przeciwko Rosji i na terenie zaboru rosyjskiego się to odbywa, ale przecież i też było coś w Małopolsce. Powiedzmy trochę o tym. Wojna 1963 roku jest wojną absolutnie trójzaborową, bo oczywiście działania wojenne toczą się przede wszystkim w królestwie na terenie zaboru rosyjskiego. Ale wystarczy popatrzeć na topografię ówczesnych ziem polskich, żeby się zorientować, że naturalnym zapleczem były dwa pozostałe zabory. Czy to zabór Pruski, czyli Wielkopolska głównie, a przede wszystkim dzisiejsza Małopolska, czyli ówcześnie zwana Galicją. I oczywiście mamy dzisiaj w pewnym sensie do czynienia z, z pewnym takim niezbyt poprawnym rychem, rysem historycznym, bo dzisiejsza Małopolska obejmuje część ówczesnego królestwa polskiego. A więc tak naprawdę na terenie Małopolski trwała ta wojna 1963 roku. Mówimy tutaj chociażby o intensywnych działaniach. Wokół Miechowa. Małopolska, to myślę tak szczegółowiej Kraków-Tarnów. W, szczegółowie Kraków w Krakowie-Tarnowie tylko się modlono i trzymano kciuki przysłowiowe za powstanie, czy coś więcej? E, oczywiście modlono się, trzymano kciuki, kibicowano, ba, pisano o tym szeroko, ponieważ to Krakow, zwłaszcza z Krakowa, także i z e, czy z Tarnowa, wychodziły. Pe, e, te głosy, które szły później w świat, a więc ta galicyjska prasa relacjonowała o tym, co się dzieje w Królestwie Polskim. Dwa, że tutaj ma oparcie prawie, że legalnie różnoraka siatka spiskowa, czy konspiracyjna, czy rządowa, bo trzeba też pamiętać, że także i polityczna, bo rząd narodowy nie był jednością, ta siła polityczna nie była jednością. To w Galicji, w okolicach Tarnowa czy Krakowa organizuje się oddziały zbrojne. Galicja jest zbrojownią powstania w dużej mierze, bo przez Galicję idzie transport broni to jest także rezerwuar siły ludzkiej, czyli ochotnicy. Głównie są to ludzie na dosyć wysokim poziomie intelektualnym. Są to ludzie wykształceni, świadomi tego, że idą za kordon, wal za kordon walczyć o niepodległą Polskę. To jest zupełnie często inny rekrut niż ten z Królestwa Polskiego, bo tam bardzo często był to także rekrut z poboru, czyli brano chłopów ze wsi do oddziałów partyzanckich. A więc Galicja jest tym, miejscem, które stanowi bezpośrednie zaplecze dla wojny 1963-1964 roku. Gdzieś usłyszałem, że to powstanie styczniowe jest też powstaniem kobiecym. No oczywiście, że tak, bo yy, po pierwsze zacznijmy może od takiego carskiego wybiegu, które zrównuje w pewnym sensie Mężczyzn i kobiet, a w zasadzie kobiety z mężczyznami, jeżeli jesteśmy w XIX wieku. Otóż yy, rząd, władze carskie wydały dy, dy, ukaz, że kobiety należy traktować, jeżeli chodzi o przestępstwa polityczne, na równi z mężczyznami. A więc jest to swoistego rodzaju up, równouprawnienie. Ale trzeba pamiętać, że nie byłoby powstania styczniowego bez roli kobiet. To one są. Yy, Inspirator, inspiratorkami, tymi, które wspierają to powstanie, tymi, które są w tym drugim szeregu i opiekują się rannymi, wytwarzają amunicję, przenoszą różnorakie meldunki, rozkazy, zbierają pieniądze, ale przede wszystkim to są te, pełnią rolę absolutnego wsparcia moralnego bo to one w dużej mierze biorą udział w tych manifestacjach w okresie przed powstaniem styczniowym. Jeżeli mówimy o żałobie narodowej, to na ogół nie myślimy w ogóle o tych panach w czerni, tylko co, jawi nam się przed oczem, oczyma, kto no, wizerunek kobiety w tej czarnej sukni, jeszcze u, prawda, udekorowanej tą czarną biżuterią. Pod krynoliną pani Maskiewiczowa nosiła jakieś ładunki czy coś takiego? I ładunki, noszono również e, meldunki, noszono również pieniądze. Suknie ówczesnych dam były bardzo pojemne i trzeba przyznać, że zwłaszcza w początkowym etapie powstania e, żołnierze rosyjscy e, odnosili się do kobiet z pewną rezerwą, e, to znaczy niezbyt ściśle te damy, bo tu zwłaszcza mówimy tu o damach, były rewidowane. W Krakowie-Tarnowie. To zabór austriacki. Przypomnijmy, jak władze te zaborcze do tego się ustosunkowywały. Mamy swoistą taką cezurę. W 1863 Austriacy byli w miarę zainteresowani tym, aby osłabić Rosję. A więc te organy polskie, które działały, pracowały na rzecz powstania, działały w zasadzie legalnie. To oczywiście było na korzyść władz, władz austriackich, które były, tak jak powiedziałem, zainteresowane w tym, żeby w Rosji było gorzej. Im gorzej u sąsiada tak potężnego, tym no, nasza pozycja, czyli austriacka, rośnie. Ale trzeba pamiętać także o tym, co się sta, dzieje w tym czasie w Europie, czyli mówimy tutaj o narastającym wkrótce kryzysie, kryzysie duńskim, czy, czy postawie Prus, zbliżeniu rosyjsko-pruskim i to nastawienie austriackie w drugiej części powstania już się zmienia. To znaczy, ono jest, jakbyśmy popatrzyli na dwóch pozostałych zaborców, nadal w miarę, w miarę liberalne, ale kurs przeciwko powstaniu już się zaostrza i zmienia się to, czyli no nie można aż tak legalnie zaciągać żołnierzy, zbierać pieniądze i tak Ilustrowany kurier codzienny w roku 1913 wychodzący w Krakowie Poświęcił specjalne strony, dodatki 50. rocznicy. Widać ten czas wtedy już no, był łatwy dla tych patriotycznych Krakowian. Pamięć o powstaniu, a zwłaszcza w, gdzie w Krakowie, czy w ogóle w Galicji, była wyjątkowa. Musimy pa pamiętać bowiem o tym, że Galicja to nie tylko. To zaplecze, ale także azyl dla tych, którzy musieli ujść z powstania. No bo powstanie kończy się klęską, ale ci walczący muszą gdzieś uciec, i takim naturalnym, naturalną przestrzenią, gdzie oni uciekają, jest właśnie zabór austriacki. Tu się osiedlają, żyją, pracują ci, którzy przeżyli powstanie. I tu szerzy się kult powstania styczniowego. Na początku jest to duże Potępienie ruchu powstańczego, ale z biegiem czas, ten, czasu ten kult, swoistego rodzaju gloryfikacja tej walki przybiera na sile. No nieprzypadkowo właśnie takim ośrodkiem jest Kraków, jest Tarnów, czy jest głównie także Lwów, gdzie no, mało kto o tym wie, ale planowano utworzyć pierwsze narracyjne muzeum w dziejach Polski, czyli Muzeum Powstania Styczniowego. Nie doszło do tego. Czytając właśnie wspomnianego ikaca można zobaczyć, mówię od teraz o międzywojniu, już w latach późniejszych, tam było w 13 roku, można zobaczyć, jak zupełnie nieprawdopodobną siłę miała pamięć powstania. No bo Pani Mieć to była wielka, była to pamięć indywidualna. Jak już jesteśmy w okresie międzywojennym, to tych powstańców po prostu w sposób bardzo fizyczny, naoczny można było się sobie zidentyfikować, ponieważ ci powstańcy otrzymali prawa kombatanckie, mundury, no pensje oczywiście i w związku z tym byli bardzo widoczni. Młodzież, cywile, ale także i wojskowie, niezależnie od szarży powinni i przestrzegali tego, aby kłaniać się Weteranom, aby im salutować, i nieważne, że ten, jak mówiono, dziadek powstańczy, bo tak wówczas o nich mówiono, był już zaledwie w stopniu podporucznika. Generał powinien pierwszy mu zasalutować. To był ten wyraz właśnie owego hołdu. A jak określono tych właśnie starszych panów, czy Panie, bo też o tym trzeba pamiętać, jako żywe po pomniki. Pomniki, że nawet w sytuacji beznadziejnej, tak mówił zresztą Józef Piłsudski, o wojnę, o, przepraszam, o Polskę należy się bić, walczyć, o nią zabiegać, bo to jest podwalina do. Tego, że w 1914 roku kolejni romantycy, bo tak naprawdę to był duch romantyczny, posz, poszli walczyć w sytuacji znowuż praktycznie beznadziejnej, albo z niewielką nadzieją, o wol, o, 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 walczyć o Polskę i okazało się, że tym razem się to udało. Armia Krajowa, czyli jesteśmy podczas II wojny światowej, też pamięta o powstaniu. Oczywiście, że tak, no bo gdybyśmy popatrzyli na specyfikę tego, co się działo w okresie 1939 45 w Polsce i porównali do okresu Powstania Styczniowego, to zobaczymy, że mamy do czynienia, po pierwsze, z rządem właśnie tajnym, z władzami tajnymi, z tymi strukturami. Dwa, że mamy z siłą zbrojną partyzancką, a więc znowu rozrzuconą w terenie. Gdyby ktoś w to nie wierzył, wystarczy popatrzeć tylko, jak ci żołnierze się sami określają to znaczy każdy ma jakieś imię i nazwisko ale bardzo często przybierają do tych nazwisk pseudonimy. Tak jest w czasie Powstania Styczniowego i tak jest oczywiście w czasach II wojny światowej. I wreszcie, żeby przekonać się, że to ma naprawdę dużo wspólnego, wystarczy przytoczyć pewnego rodzaju, zachowani, pewnego rodzaju zachowania władz okupacyjnych. To może brzmieć jako nawet wręcz anegdota, ale władze okupacyjne niemieckie postanowiły przeanalizować Powstanie Styczniowe, twierdząc, że Polacy, jak zostaną pobici, na pewno utworzą jakąś partyzantkę, jakoś tajne państwo polskie, no i okazało się, że mieli rację. Wspaniałe hasła, o których pan powiedział, powstańczy, ta perspektywa zwycięstwa, jakżeś cudownie by to było i tak dalej, i tak dalej, ale powstanie, walka, to może przede wszystkim... Zupełnie okrutna i inna codzienność niż piękne hasła. Powstańcy, idąc do powstania, do insurrekcji, wyobrażali sobie, że to będzie wojna, która będzie przypominać troszeczkę tą wojnę z 1831 roku. Że to będzie wojna w pewnym sensie romantyczna, gdzie naprzeciwko siebie będą stały równe szeregi. Te szeregi będą się mordować, ale w sposób cywilizowany, kulturalny, w, pew w myśl pewnych zasad. Że nad tymi szeregami będą powiewały armaty. Że te szeregi będą e, jednolicie ubrane, wyćwiczone, e, wyszykowane do, bo do boju. Że będą grały armaty i orkiestry wojskowe. Okazało się, że rzeczywistość powstańcza daleko różni się od tych wyobrażeń i pierwsze to, co powstańcy, z czym powstańcy się mierzyli, to brak wszystkiego. Jest pieśń, że pols pols poszli nasi w bój bez broni i to jest strofa, która idealnie pokazuje, że te, jakie to są realie, realia wojny partyzanckiej, że po prostu tej broni nie ma powstańcy idąc do powstania co najwyżej mogli liczyć na dubeltówki, których zresztą było bardzo mało, przekute kosy, jakieś żelejsce, a często nawet i sztachety wyrwane z płotu. Tak było na przykład podczas bitwy o Wąchoc, kiedy no, część żołnierzy Langiewicza po prostu nie miała żadnej broni i żeby czymkolwiek się bronić, co najwyżej można się było bronić przed psem, tak naprawdę atakującym, to była właśnie ta sztacheta wyrwana z płotu. I ci żołnierze Walczą właśnie tą różnoraką bronią. Wystarczy sobie teraz wyobrazić, jak musiało to działać na psychikę tych żołnierzy? Kiedy naprzeciwko mamy armaty, żo żołnierzy uzbrojonych regularnie w różnoraką broń dalekosiężną, a my stoimy i patrzymy tylko tak naprawdę. No bo co można robić? Pukać z tych pukawek, które donoszą na 100 metrów, kiedy rosyjskie karabiny biją na celnie w miarę na, na jakieś 500-300 metrów? Co można? Robić stojąc ze sztachetą kosą, yy, kiedy z odległości dwóch tysięcy kroków strzelają do nas yy, armatami. Ale często ci ludzie, nie, zagrzani w sposób niesamowicie tym patriotyzmem, tą wiarą, stoją, czekają. I dopiero, kiedy wróg przyjdzie na odległość tego strzału, yy, no, grają te polskie pucha, pukawki i ruszają do boju ci nasi yy, kosynierze. Z tego wszystkiego podobno to trochę zaskakujące. Najłatwiej było ożywność, czy tak było? i tak i nie to w zależności w którym momencie i w której części kraju były momenty gdzie tej żywności było absolutnie pod dostatkiem na przykład w Goszczy w Goszczy gdzie szło zaopatrzenie z Krakowa ba działały regularne sklepy na kółkach bo to sklepikarki markietanki z Krakowa do, dostarczały żywność można było sobie kupić i, i, i herbatę i kawę kiełbasy różnorakie chleby chlebami nawet gardzono bo było w pewnym momencie aż tyle pod dostatkiem, Statkiem, kiedy ci żołnierze mieli, otrzymali fason żywności, zostawiali, bo te chleby były bardzo duże i bardzo ciężkie. Można było również nabyć alkohol. Alkohol, jeżeli chodzi o powstanie styczniowym, jest no, podstawowym produktem żywnościowym i to nie chodzi tylko o stronę polską, czy nawet stronę rosyjską, tylko ówczesne po, po pole walki zakładało, że żołnierza raczy się alkoholem. Dlaczego? No bo po pierwsze alkohol jest kaloryczny dosyć. Kiedy nie było żywności, a zaraz o tym powiem, można było napić się, no i człowiek zaspokajał część, prawda, swojego pragnienia, jeżeli chodzi o jedzenie. Dwa, że był to środek desyfekujący, a więc, no, jeżeli się miało jakieś zadrapanie, rany i tak dalej, można było tego alkoholu użyć do tego, co, żeby zdesyfekować ranę. Wreszcie alkohol jest tą substancją, która dodaje odwagi. Na przykład, kiedy pod szydłowcem Polacy szli na szydłowiec, na garnizon rosyjski, otrzymali fasunek alkoholu, który natychmiast oczywiście spożyli. Niestety nie wiedział o tym dowódca, i okazało się, że zagrzany bojem i alkoholem żołnierz zdobywa to miasto i wówczas wytaczają kolejne beczki alkoholu. I żołnierze w zasadzie bez opamiętania zaczęli pić. Nie było może tego dużo, ale trzeba pamiętać, że to jest już druga dawka podczas bitwy. I w Wtedy no, okazało się, że Rosjanie to wykorzystali i wyparli Polaków, także były to również takie sytuacje. Nie wiem teraz, czy nasza audycja będzie całkowicie przeznaczona dla y, szkół. Gościem moim, gościem naszym był dzisiaj pan Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski, czołowyznawca tematyki powstanie styczniowe, to 160 lat temu było, wybuchło i trwało prawie dwa lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam Państwa na ostatnią stronę i Dzisiaj ogłoszenia. Pierwsze takie. Matko, nie żałuj dziecku cukru. Cukier wzmacnia kości w każdej postaci: cukierki, marmeladki, czekolada, konfitury i soki. I następne ogłoszenie. Pierwsza Krajowa Hodowla Kanarków Harceńskich, założona w roku 1890. Poleca kanarki harceńskie, pilne i doborowe śpiewaki, śpiewające także wieczór przy świetle po 12, 16 i 20 koron za sztukę. Jan Szufa wysyła za pobraniem. Kraków zacisze 1, pierwsze piętro. Zamiana dozwolona. I ostatnie ogłoszenie. Figol. Naturalny, nader przyjemny środek przeczyszczający. Wyrób i skład apteka Gralewskiego w Krakowie. To ostatnie ogłoszenie. Przyznacie Państwo, robi wrażenie. Zapraszam za tydzień Marek Stremecki.